Cześć, tu Mateusz i Natalia. Zapraszamy Was do odsłuchania podcastu zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie Was do czytania. Mamy dwie główne zasady: pierwsza nie spoilerujemy i druga nie oceniamy czytanych przez nas książek. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytaliśmy jakiś czas temu i jest to 21 lekcji na 21 wiek. Autorem jest Yuval Noah Harari, czyli Człowiek, który urodził się w latach 70. w Izraelu, aktualnie jest profesorem na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Wykłada tam historię i pisze książki. Takie trzy najważniejsze, najciekawsze, które napisał i które nas y, zainteresowały, które stały się w sumie chyba możemy powiedzieć bestsellerami, to Sapiens Od Zwierząt do Bogów z 2011 roku, Homo Deus Krótka Historia Jutra, 2016 rok. I książkę, którą mówimy dzisiaj, czyli 21 lekcji na XXI wiek z 2018 roku. Sama książka nie jest gruba, bo ma około 400 stron, to pewnie zależy też od wydania. Poświęcona jest właśnie, czym jest w zasadzie poświęcona. Autor w tej książce omawia tematy, które jego zdaniem będą głównymi tematami, którymi będziemy się zajmować jako ludzkość w najbliższym stuleciu. Nie chcemy Wam zdradzić wszystkich lekcji, wszystkich tematów, które on porusza, dlatego Wy macie sami odkryć te tematy i sami przeczytać tę książkę. Ale chcieliśmy w dzisiejszym podcaście omówić parę z tych lekcji, omówić parę zagadnień, które szczególnie utknęły nam w pamięci i gdzie jest też takie miejsce do dyskusji. Dlatego, że właśnie fajne jest w tej książce, że jak się ją przeczyta. I spotkacie kogoś, kto też ją przeczytał, to możecie przez bardzo wiele godzin dyskutować na te tematy i zastanawiać się, czy na ile zgadzacie się tutaj z dziuwalem Noah Hararim, a na ile właśnie uważacie, że, że jednak nie do, nie do końca tak uważacie. Dlatego, że autor tutaj zarówno przytacza wiele danych i faktów, jak i wysnuwa wiele takich swoich własnych spostrzeżeń. I wręcz tak. Przewiduje przyszłość. Te tematy, które porusza w swojej książce, to wolność, równość, społeczeństwo, nacjonalizm, religia, terroryzm i wiele, wiele innych. Wydawałoby się, że każdy z nich jest bardzo ważny i w sumie, jak przegląda się z treści tej książki, to ma się wrażenie, że no, w zasadzie to ostatnio zastanawiałem się nad tym czy tym tematem, a teraz poczytam sobie o nim w tej książce. To, co ważne, takie moje przemyślenia na ten temat, to to, że to nie jest podręcznik do tego, jak żyć w XXI wieku, bo tak jak wspomniała już krótko Natalia, tam Harari nie pisze o tym, jak postępować czy jak rozwiązywać pewne sprawy, ale on przedstawia surowe dane i pewne rozwiązania na to, jak, jak postępować, i często porównuje to też z rzeczywistością i tego, jak, jak postępujemy i jaka prezentują się niektóre rzeczy. Jakby daje nam bardzo dużo do myślenia, ale ostatecznie to my możemy Interpretować bardzo wiele informacji tam zawartych. Każda lekcja jest oddzielnym rozdziałem, więc jak jesteście zainteresowani pewnymi tematami bardziej niż innymi, to też możecie traktować tę książkę trochę jak taki podręcznik, że nie musicie od razu czytać od deski do deski, tylko można bardziej, bardziej wybiórczo potraktować. I to też jest na pewno duży plus. Taką rzeczą charakterystyczną, która przejawia się w wielu miejscach tej książki, myślę, że w większości rozdziałów, w większości lekcji. Jest pojęciem mitu. Autor odnosi je do bardzo szerokiego kręgu pojęć, i tym określeniem określa wszystko, co zostało ustalone na podstawie swego rodzaju umowy społecznej, ale w sumie nie do końca. Mitem on określa zarówno prawa człowieka, dlatego że to jest rzecz, która po prostu została powszechnie przyjęta przez ludzkość, podobnie tak jak wszystkie religie czy wyznania. To wszystko jest rodzaj umowy. My umówiliśmy się na to, że. Pewne normy będą obowiązywać. Równie dobrze całe prawo w zasadzie możemy określić jako mit, czy nasze postrzeganie świata i to, w jaki sposób go odbieramy. Dotyczy to zarówno systemów politycznych, jak i systemów ekonomicznych. Po prostu nie są to żadne rzeczy i prawdy, które wynikają z nauk ścisłych, takich jak nie wiem, chemia, fizyka, ale są to rzeczy ogólne prawdy przyjęte przez człowieka, takie Ciekawe. mity. Ciekawe jest to też, że właśnie autor porównuje systemy polityczne takie jak na przykład komunizm czy faszyzm do religii. I w zasadzie bardzo trafnie spostrzega i udowadnia nam, że tak naprawdę zarówno religie jak i te systemy polityczne mają bardzo wiele cech wspólnych i opierają się na podobnych filarach. Tak naprawdę te właśnie mity, o których tutaj wspominamy... To są bardzo często jakieś takie idee, które ludzie sobie wykreowali w swojej wyobraźni, które wydają im się czymś, do czego warto jest dążyć, i co jest taką właśnie nadrzędną prawdą i celem w życiu. Tylko, właśnie zwraca tutaj uwagę, że dla każdego człowieka tak naprawdę takie najważniejsze idee mogą być różne. Dlatego powstaje właśnie tyle religii, tyle systemów politycznych, czy nawet no, przecież każde państwo też ma swoje prawo, które, które się różnią między sobą. Całkowicie nieprzypadkowo porównuje on systemy polityczne do religii, bo przecież były takie systemy polityczne, które miały zastąpić religię albo nawet były z nią tożsame, jak na przykład w Starożytnym Egipcie, gdzie władca był jednocześnie bogiem i najwyższym kapłanem, i w ogóle wszystkim najważniejszym. Książka zawiera w sobie też bardzo wiele takich spostrzeżeń autora. Wtedy spotykamy się z czymś takim, że w sumie dociera do nas, że myśleliśmy o pewnych kwestiach. I były one dla nas oczywiste, ale nigdy nie wyraziliśmy tego w taki sposób, i nie wysnuliśmy z tego odpowiednich wniosków, a na pewno nie takich, jak, jak wysnuwa je autor. I tutaj miałaś jakiś taki przykład na to, Natalia? W ogóle jednym z takich zagadnień, które najbardziej mnie w ogóle poruszyły, poruszyły w tej książce, które są poruszone, to jest temat sztucznej inteligencji. I tutaj. Harari dosyć szeroko się rozwodzi nad tym, jak sztuczna inteligencja będzie coraz mocniej wpływać na, na nasze życie. I okej, okay, to jakby każdy z nas jest z tego świadomy, że coraz więcej nas otacza takie elektroniki i właśnie sztucznej inteligencji, ale on zwrócił uwagę, jak bardzo kolejne zawody uprawiane w dzisiejszych czasach będą zastępowane przez sztuczną inteligencję i że nigdy wcześniej w historii, nie będziemy musieli tak szybko się przekwalifikowywać tak jak prawdopodobnie czeka nas, to nawet niekoniecznie dalekiej przyszłości. I tutaj później jak widziałam, słuchałam, przepraszam, różnych wywiadów z ludźmi, to mam wrażenie, że większość ludzi nie przykłada do tego aż takiej wagi. W ogóle nie zastanawia się nad tym, czy na przykład mój zawód za 20 lat będzie miał w ogóle rację bytu. I tutaj właśnie Harari. Przytacza wręcz takie konkretne przykłady, jak już w dzisiejszych czasach moglibyśmy zastąpić całkowicie niektóre zawody, na przykład zawód kierowcy, dlatego że już są całkowicie autonomiczne samochody, które nie potrzebują kierowców i mało tego są dużo bezpieczniejsze niż te prowadzone przez kierowców. Dlatego na przykład może należy się zastanowić, czy warto jest robić prawo jazdy na ciężarówkę. Okej, okay, może przesadzam teraz, w sensie to nie czeka nas za taka jakaś zmiana za 5 lat i, i, i tak dalej, ale że w jakiejś takiej dalszej przyszłości to może mogą nastąpić duże skoki. Poruszyłaś bardzo ciekawy temat, i teraz akurat przypomniał mi się ten wątek właśnie dotyczący sztucznej inteligencji, i konkretnie przykładu kierowców. I tam jest taki jeden problem, bo w zasadzie dlaczego jeszcze. Skoro mamy już te autonomiczne samochody, które same mogą się poruszać po ulicach, to dlaczego one jeszcze nie weszły, nie wjechały w zasadzie na nasze ulice? Pamiętasz, jak to jest rozwiązane w książce, jakie jest uzasadnienie tego, jaki problem stoi przed tymi samochodami? Myślę, że właśnie problemem są jeszcze ci ludzie, którzy prowadzą samochody, tak? Że to... Ci ludzie, którzy prowadzą samochody, ale tam też jest dokładnie mowa o tym, że sztuczna inteligencja musi się uczyć i musi się nauczyć tego, co będzie w przypadku, jeżeli samochód będzie miał do wyboru, Uderzyć w samochód nadjeżdżający z naprzeciwka, albo w osobę, która idzie na przykład chodnikiem. I wtedy bardzo trudno będzie jednoznacznie określić, trudno jest nauczyć sztuczną inteligencję tego, jak ma się zachować w tak trudnej sytuacji. Bo właśnie jak to jest ze sztuczną inteligencją i nauką? Mogłabyś to trochę rozwinąć i wytłumaczyć? Kiedyś poprosiłam mojego przyjaciela z politechniki. Pozdrowienia dla przyjaciela. Pozdrowienia do przyjaciela. Żeby mi tak wytłumaczył bardzo łopatologicznie po chłopsku, co to jest ta sieć neuronowa, żeby ja mogła rozumieć w ogóle, z czym to się je. Czyli czym mi, jest sztuczna inteligencja. Czym jest sztuczna inteligencja, tak. I podał mi taki dosyć konkretny przykład. Żebym sobie wyobraziła, że mamy zdjęcia i chcemy nauczyć sztuczną inteligencję, jak rozpoznać czołgi, jak rozpoznawać czołgi na zdjęciach. Sztuczka polega na tym, że my, mając w posiadaniu taką sztuczną inteligencję, tak naprawdę wychowujemy ją i uczymy, tak jak małe dziecko, tak jakby miała swój mózg, rozpoznawać te czołgi na zdjęciach. To jest bardzo, w sumie, jak się to opisuje, nieskomplikowany proceder. To znaczy, pokazujemy takie zdjęcie i pytamy się, czy jest czołg na tym zdjęciu, czy go nie ma. I jeżeli nam zostanie udzielona poprawna odpowiedź, to my zatwierdzamy ją jako poprawną odpowiedź, a jeżeli zostanie udzielona błędna odpowiedź, to zaznaczamy, że to jest błędna odpowiedź. I na tej podstawie my uczymy tę sztuczną inteligencję rozpoznawać te przysłowiowe czołgi na zdjęciach. Tylko tak naprawdę my kompletnie nie mamy pojęcia, w jaki sposób ona uczy się rozpoznawać te czołgi. Czy to jest na przykład po kształcie, czy to jest po, nie wiem, kolorze, w ogóle nie mamy pojęcia, co się tam dzieje. I to jest też takie y, ciekawe, że ta sztuczna inteligencja może wyłapać coś, czego my nie wyłapaliśmy. To znaczy, że na przykład na każdym zdjęciu z czołgiem akurat się złożyło, że była jakaś mała plamka w prawym rogu, y, i ona zauważyła tę korelację, y, i w takim razie ona zamiast uczyć się rozpoznawać czołgi na zdjęciach, nauczyła się rozpoznawać plamki w prawym rogu. I to jakby udowadnia, że my traktujemy, te sztuczną inteligencję, właśnie jak sztuczną inteligencję, tak jakby coś, co ma mózg, i my to wychowujemy, pojawił się nawet nowy zawód trener sztucznej inteligencji. I może się okazać, że za jakiś czas już nie będzie potrzebne szkolenie na przykład kolejnych radiologów, ale będzie potrzebne szkolenie trenerów sztucznej inteligencji. Ale potem nawet już trenerzy sztucznej inteligencji mogą nie być potrzebni, dlatego że sztuczna inteligencja sama się nauczy być trenerem sztucznej inteligencji. Więc tutaj uważam, że ten temat się będzie rozwijał i myślę, że coraz więcej ludzi będzie się nad nim zastanawiać. Ja absolutnie nie jestem osobą, która wierzy w to, że komputery przejmą władzę nad światem i nas zniszczą, tylko bardziej o to mi chodzi, co my będziemy robić, jak już te, komput jak te wszystkie samochody będą prowadzone autonomicznie, jak. Nasze lodówki zaczną myśleć za nas, Myślę, nasze kuchenki tak. zaczną za nas gotować i, bo oczywiście sztuczna inteligencja to nie tylko samo wynajdywanie określonych rzeczy na zdjęciach, ale to też może iść dużo dalej. Doszło już nawet do tego, że systemy kierujące się sztuczną inteligencją wymyśliły własne języki, w których się porozumiewały, a ludzie nie mogli ich rozumieć. Jakby ludzie nie znali tego języka, który oni sobie sami stworzyli. Ale nasuwa mi się jedno pytanie na temat, który poruszyłaś jeszcze na początku, czy ty sama boisz się, że. Zostaniesz pozbawiona pracy przez sztuczną inteligencję? Akurat właśnie mój zawód jest wymieniany przez Harary'ego w książce. Mój przyszły zawód, tak naprawdę powiem. I to jest ciekawe, że ja się rzeczywiście nad tym zastanawiam, dlatego, że to nie jest pierwsza osoba, która zwróciła mi na to uwagę. Jest też książka, która powstała dużo, dużo wcześniej niż przed 2018 rokiem. Jest to książka Pułapki Myślenia Daniela Keynmana, który, za zawartej w tej książce badania, Otrzymał Nagrodę Nobla i on tam także porusza temat, właśnie lekarzy, e, i porusza temat tego, w jakich polach już w dzisiejszych czasach tak naprawdę sztuczna inteligencja robi, radzi sobie lepiej niż ludzie. Głęboko Was zachęcam do przeczytania także książki Płapki Myślenia może kiedyś o niej zrobimy podcast. E, I tam jest podany przykład zdjęć RTG klatki piersiowej. Specjalistom w dziedzinie radiologii pokazano zdjęcie RTG klatki piersiowej jednego dnia i kolejnego dnia. i zostało To samo im, zdjęcie. To samo zdjęcie, tak. I zostało im postawione pytanie, czy to zdjęcie przedstawia zdrowego człowieka. 60% tych specjalistów od, odpowiedziało różnie w zależności od dnia, czyli na to samo zdjęcie pokazane im, załóżmy, w środę i w czwartek, udzielili innej odpowiedzi. I uzasadnia nam to autor tym, że ludzie podejmując decyzje, tak naprawdę w trakcie podejmowania przez nich decyzji wpływa na nich ogromna ilość bodźców ze środowiska zewnętrznego. Nawet to, że się znajdujemy w innym pokoju, jest inna godzina, jest inna wilgotność, to wszystko wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy. Oczywiście nasza wiedza i doświadczenie także to najbardziej wpływa, ale nie tylko. Z kolei przewaga sztucznej inteligencji jest taka. Że na nim nie wpływają takie czynniki zewnętrzne, że jak komputer zostanie mu wprogramowany, że on ma brać pod uwagę tylko te trzy czynniki, to on zawsze będzie brał tylko, pod uwagę tylko te trzy czynniki. A my, jako ludzie, nie potrafimy się tak wyizolować. Najczęściej nie jest to dla nas takie proste. Więc jaka lekcja płynie do nas z tego fragmentu? Kierowcy i lekarze, strzeszcie się, Ej. dokształcajcie się, przebranżowiajcie się. A wy, programiści, możecie zacząć się uczyć nowego zawodu trenera sztucznej inteligencji. Kolejnym tematem, który jakby mnie bardzo osobiście dotknął na który zwróciłem uwagę, właśnie w takim kontekście, o jakim wspominałem wcześniej, że zdawałem sobie z tego sprawę, ale nie aż do takiego stopnia i nie wysnuwałem z tego takich wniosków, było to, jak ważne we współczesnym świecie, w naszych systemach są dane. Dane, które my udostępniamy, mają do nich dostęp e, duże korporacje, portale społecznościowe i systemy, które nas, można powiedzieć, prawie cały czas śledzą. Harari zauważa bardzo ciekawą rzecz, że o ile setki lat temu rządził ten, kto posiadał ziemię, potem rządził ten, kto posiadał środki produkcji, o tyle teraz i w przyszłości, w kolejnych wiekach, rządził będzie ten, kto posiada dane. I on to bardzo ciekawie opisuje. Mam tutaj fragment tego dotyczący. Wyścig podany już trwa, a prowadzą w nim tacy giganci jak Google, Facebook, Baidu i Tencent. Na razie wydaje się, że wielu z nich przyjęło model biznesowy handlarzy uwagi. Absorbują nas, dostarczając nam darmowe informacje, usługi i rozrywkę, po czym odsprzedają naszą uwagę reklamodawcom. Jednak ci giganci z branży IT prawdopodobnie mierzą znacznie wyżej niż którykolwiek z wcześniejszych handlarzy uwagi. W rzeczywistości nie chodzi im wcale o sprzedawanie reklam. Jest raczej tak, że przykuwając naszą uwagę, potrafią gromadzić ogromne ilości danych na nasz temat, które są warte wielokrotnie więcej niż dochody z reklam. Nie jesteśmy ich klientami, jesteśmy ich produktem. On w sumie nie wspomina o tym wprost, ale właśnie pisząc o tym, że jesteśmy produktem, który te korporacje sprzedają, to było bardzo dobrze widoczne w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, kiedy. Wybory wygrał Donald Trump. Powszechnie wiadomo, że wygrał je dzięki temu, że jego sztab wyborczy wspierał się w swoich działaniach systemami, które bazowały na danych wyborców pobranych z portali, takich jak na przykład Facebook czy Instagram. I na tej podstawie Trump kierował do nich specjalnie dostosowane informacje, specjalnie dostosowany przekaz. I tak na przykład ja, który raczej nie bywam na Instagramie i nie mam tam polajkowanych nie wiem, informacji medycznych, miałbym całkiem inny przekaz od Trumpa, od kandydata na prezydenta niż Natalia, która Instagrama ma którą interesują ciekawe ładne obrazki, podróże, medycyna, to ona dostawałby odpowiedni przekaz do tego, a ja odpowiedni przekaz dla siebie. I te przekazy mogłyby się różnić. One mogłyby nawzajem no, sobie zaprzeczać, ale byłyby do nas dostosowane i spowodowałyby, że oddalibyśmy głos na tego czy innego kandydata, przekonałby nas do siebie, a potem życie zweryfikowałoby, czym tak naprawdę kierowałby się w czasie swojej kadencji. Tak jest świetny dokument na temat Cambridge Analytica i e, całego. Tego procederu. No i oczywiście Cambridge Analytica została skazana i ukarana, no ale mleko się już wylało i to nam unaoczniło, jakie to jest niesamowicie potężne narzędzie. Podobnie było w związku z Brexitem. Tam także Cambridge Analytica miała swój udział najprawdopodobniej. I tutaj możemy przejść zgrabnie do tematu postprawdy i fake newsów, o którym też oczywiście pisze autor. Nie ma co ukrywać, że w dzisiejszych czasach e, fake newsy są ogromnym problemem i wobec każdego z nas działają indywidualne algorytmy, które wyszukują content dopasowany do każdego z nas z osobna, powoduje, że osobom, które są zainteresowane właśnie tak zwanymi teoriami spiskowymi, te teorie spiskowe będą podsuwane jeszcze częściej i jeszcze bardziej i chętniej, niż osobom, które są kompletnie niezainteresowane tymi tematami. Wiemy, że fake newsy doty dotyczące kontrkandydatki Donalda Trumpa, Hillary Clinton, miały ogromny wpływ na wyborców i miały właśnie ogromny wpływ na wynik poprzednich wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dlatego to już nie jest śmianie się z jakichś takich, może trochę dziwacznych znajomych, którzy się zastanawiają, czy Ufo wylądowało już na ziemi, tylko to jest już bardziej realny problem, który realnie wpływa na nasze życie i na politykę. Dlatego też uważam, że jest to temat, którym należy się zainteresować i należy o nim rozmawiać częściej. Oto, jakie masz zdanie w tym temacie? Taka bardzo mądra myśl, która jakiś czas temu wpadła mi do głowy, a w sumie pewnie gdzieś się przeczytałem albo zobaczyłem, to w zasadzie fakt tego, że Społeczeństwem, które nie wie, albo które wprowadzone jest w błąd, bardzo łatwo manipulować. Więc to jest takie trochę zagrożenie, te fake newsy, że otrzymujemy nieprawdziwe informacje albo takie, co do których nie mamy pewności, czy są one prawdziwe. I one bardzo często wpływają na nasze zachowanie. To widać nawet w sumie w ostatnich czasach, bo możemy sobie Przypomnieć, że wiele osób teraz dyskutuje na temat słuszności szczepienia się przeciwko koronawirusowi, czy nawet na temat tego, czy Ziemia jest płaska, czy jednak jest okrągła. No to też oni wszyscy mieli dostęp na pewno do jakichś fake newsów, czegoś, co utwierdza ich w danym przekonaniu, ale ciężko im zweryfikować pewne informacje i fakty. Dlatego też wiem, że niektóre systemy, a w zasadzie portale, tutaj mam na myśli głównie Facebook, zaczęły walczyć z fake newsami, wprowadzać specjalne filtry i kontrolować treści, które pojawiają się w artykułach i tekstach zamieszczanych na Facebooku, aby wykluczać właśnie tą postprawdę, te fake newsy z, z takiego obrotu. Więc to też bardzo ważna lekcja na przyszłość, na cały XXI wiek. Też przypomniało mi się, jak autor pisał o czymś takim jak. Wojna cybernetyczna to też ma związek trochę z tematem sztucznej inteligencji. On zwraca uwagę, że jeżeli wybuchłaby na przykład trzecia wojna światowa, to ona by naprawdę mogła przyjąć już zupełnie inny wygląd w porównaniu z wcześniejszymi wojnami, dlatego że może byłoby już mniej walki pomiędzy żołnierzami. A więcej byłoby walki w stylu schakowaliśmy wasz system operacyjny i teraz kierujemy na siebie dwa pociągi, które w siebie wjadą i no wiadomo spowodują katastrofę. Tutaj też warto wspomnieć, że tak samo jak powstają nowe zawody, na przykład trener sztucznej inteligencji, tak powstają nowe obszary zainteresowania wojskowego, takie jak ochrona przed schakowaniem systemów wojskowych. Co ciekawe, też właśnie Harari pisze na temat bomb atomowych. Coś, co wydaje się być kontrowersyjne, ale tak naprawdę wielu ludzi, właśnie uczonych i którzy interesują się tym tematem, zgadza się z tym. Tą kontrowersyjną myślą jest fakt, że tak naprawdę bomba atomowa jest czymś, co trzyma świat w ryzach. Tak naprawdę nie wiadomo, co by się działo, gdyby Rosjanie nie bali się, że. Na ich, że odpowiedzią na ich atak atomowy byłaby odpowiedź Stanów Zjednoczonych, które także taką broń posiadają. I teraz już wiele krajów posiada taką broń. No i właśnie tutaj Harari też zwraca na to uwagę, że tak naprawdę nie potrafimy sobie zupełnie wyobrazić, jak wyglądałaby kolejna wojna. Że najprawdopodobniej byłoby to coś, co nigdy do tej pory w dziejach nie miało miejsca. Dokładnie tak, to naprawdę byłoby jakieś. Nową. W zasadzie ja czytając tą książkę, miałem trochę takie wrażenie, że broń masowego rażenia stała się czymś w rodzaju zabawki, którą fajnie mieć, ale wiadomo, że nikt nie odważy się na to, żeby ją wykorzystać. Bo po pierwsze, opinia publiczna będzie wtedy, no właśnie będzie zbulwersowana tym, że ktoś się na to zdecydował. Poza tym spowoduje ogromne zniszczenia, i to czasami pewnie nawet nie w jednym kraju, ale nawet w, na większym terenie. No a poza tym, właśnie wojna w przyszłości przyjmie całkiem inne modele, takie, o których wspominałaś, wojny cybernetycznej. Można sobie także postawić pytanie, jak długo wyścig zbrojeń, który obecnie trwa na świecie, może trwać bez właśnie chęci użycia tych broni? E, dlatego, że no wiemy, że są zakupowane najnowsze samoloty, które tak naprawdę samoloty F-35 są stworzone do ofensywy. Każdego roku każdy kraj przekazuje dużą część swojego PKB na zbrojenia. No i jak długo można tak prężyć muskuły bez chęci podjęcia walki? Oby jak najdłużej. Ale no to jest kolejne takie ważne pytanie, które się nasuwa. Takie ciągłe prężenie muskułów. Nie wiemy, ile mają inni, ale my musimy mieć więcej. Oprócz tych spostrzeżeń i wniosków autora, o których już powiedzieliśmy, w książce możemy znaleźć Swego rodzaju inną kategorię zagadnień, i to są y, surowe dane, i których jest bardzo dużo. Dane i wyniki badań, y, które y, umieścił w książce autor, a które rzutują bardzo inne światło na rzeczywistość, która nas otacza. I takie dane dotyczą na przykład terroryzmu y, i tego, ile ludzi umiera każdego roku z powodu zamachów terrorystycznych, a ile na przykład z powodu chorób krążenia. Mamy na ten temat odpowiedni fragment z książki. Terroryści osiągnęli mistrzostwo w kontrolowaniu umysłów, choć ich ofiar nie jest aż tak wiele. Udało im się przerazić miliardy ludzi i wstrząsnąć tak potężnymi strukturami politycznymi jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone. Od 11 września 2001 roku terroryści zabijają rocznie mniej więcej 50 osób w Unii Europejskiej. Około 10 w Stanach Zjednoczonych, jakieś 7 w Chinach, a w skali całego świata ginie z ich rąk do 25 tysięcy ludzi. W większości w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, Nigerii i Syrii. Tymczasem w wypadkach drogowych rokrocznie traci życie średnio 80 tysięcy Europejczyków, 40 tysięcy Amerykanów, 270 tysięcy Chińczyków, a w sumie 1 250 tysięcy ludzi na całym świecie. Cukrzyca i podwyższony poziom cukru zabijają do 3,5 miliona ludzi rocznie, a zanieczyszczenie powietrza jakieś 7 milionów. Dlaczego więc boimy się terroryzmu bardziej niż cukru? Dlaczego rządzący przegrywają w wyborach z powodu sporadycznych ataków terrorystycznych, a nie z powodu chronicznego zanieczyszczenia powietrza? To jest jedna z takich e, danych, z takich informacji, które w sumie mi od razu nasuwają na myśl. Dane dotyczące też. Tego, ile osób umiera każdego roku w wypadkach samochodowych, a ile osób umiera w wypadkach lotniczych. I to są surowe dane, które faktycznie uzmysłowiają nam, że czasami powody śmierci, które są bardzo nieoczywiste, tak naprawdę wywołują u nas dużo większy strach, niż ten strach powinien wynikać z rzeczywistości. I tutaj właśnie Harari zwrócił uwagę na to, że faktycznie bardzo dużym zagrożeniem dla nas jest, Zarówno zła kondycja naszego środowiska, jak i y, nasze zdrowie i problemy z nim. A pamiętasz, dlaczego terroryzm jest tym, na co zwracamy szczególną uwagę? Siła terroryzmu i siła terrorystów bierze się z ich teatralności, pewnie z też... tego, jak głośno się o nich mówi. Tak, Jakby... i pewnie zależnie nieprzewidywalności, że tak naprawdę do końca nigdy nie wiemy, jak oni postąpią tym razem. Bo powiedzmy sobie szczerze, o ile. Dowiedzieliśmy się już 20 lat temu o tym, że możliwe są ataki terrorystyczne przez porwanie samolotu i uderzenie nimi w dwie wieże. O tyle dopiero kilka lat temu dowiedzieliśmy się o tym, że mogą też przybierać postać zamachów w metrze, czy nawet porwań ciężarówek, które wjeżdżają w tłum, więc to jest zawsze coś, co nas zaskakuje. I to jest taka właśnie taka ziemia nieznana, taki obszar, gdzie zawsze ktoś może może nas zaskoczyć negatywnie. Tutaj przychodzi mi na myśl np. broń biologiczna, którą też mogą usłyszeć terroryści, a którą aktualnie jakby wydaje nam się, że jesteśmy od niej wolni. Ale w sumie możemy się przy okazji kolejnego zamachu terrorystycznego bardzo zdziwić. Kolejną taką ciekawostką i w zasadzie to, co musimy powiedzieć o tej książce, to jest to, że faktycznie ona jest pełna takich ciekawostek i w zasadzie co odwróci się stronę czy dwie, to znajdujemy taką informację, taki smaczek, które potem możemy zarzucić w towarzystwie i powiedzieć, a wiecie o tym, że badania dowodzą, albo a wiecie o tym, że większość to tak i tak. I kolejną taką informacją, która mnie bardzo zaskoczyła, to są wyniki badań i doświadczeń, w których naukowcy stwierdzili, że u zwierząt też, w systemach zwierząt też funkcjonuje coś takiego, co my, między nami, między ludźmi, określamy jako moralność. I tutaj też przytoczę fragment, który mówi na ten temat. Obecnie naukowcy zwracają uwagę, że w rzeczywistości moralność ma głębokie ewolucyjne korzenie o całe miliony lat poprzedzające pojawienie się ludzkości. Wszystkie stadne ssaki, np. wilki, delfiny i małpy, mają normy etyczne, wypracowane na drodze ewolucji i sprzyjające współpracy w grupie. Gdy np. młode wilczki bawią się ze sobą, stosują się do reguł uczciwej gry. Jeśli któryś gryzie za mocno albo nie przestaje kąsać przeciwnika, mimo że ten przewraca się na grzbiet i poddaje, pozostałe wilczki przestają się z nim bawić. W dalszych fragmentach tego rozdziału autor podaje też przykłady dotyczące szympansów, które na przykład potrafią opiekować się potomstwem innych członków swojego stada, podczas gdy właśnie ich rodzice odejdą od stada albo zginą wtedy. Jakby rodzi się między nimi takie, taka potrzeba, taki instynkt tego, żeby tym yy, dzieckiem się zająć, pomimo tego, że yy, nie należy on, że, że nie jest moim potomkiem, że nie należy on do mnie. Ogromnym plusem tej książki jest to, że została wydana niedawno, czyli w 2018 roku, yy, i z tego względu występują w niej najnowsze dane oraz yy, informacje o najnowszych odkryciach naukowych. Dlatego yy, można ją potraktować trochę jako właśnie też taką powieść popularno-naukową i poszerzyć swoją ogólną wiedzę o świecie i poszerzyć właśnie o informacje, które są jak najbardziej aktualne, dlatego że tutaj autor naprawdę sięga po najnowsze odkrycie naukowe. W tej książce autor także podał taki przykład, że pewnie za niedługo powstaną, będą zaczną powstawać playlisty muzyczne bazujące na tym, jakie akurat mamy Humor i nastrój. I że w zależności od tego, czy jesteśmy smutni, czy weseli, nasze muzyczne aplikacje będą dobierać nam odpowiednie piosenki. I to już rzeczywiście się stało. Spotify ogłosił, że teraz właśnie będą powstawać takie spersonalizowane playlisty, które mogą być dopasowane do nastroju. Także ciekawe, czy Spotify. Czy ktoś kto pracuje w Spotifyu przeczytał książkę Harariego i uznał, że to jest świetny pomysł, czy po prostu Harari tak świetnie przewiduje przyszłość? Znalazłam odpowiedni fragment dotyczący tego. Spośród wszystkich form sztuki muzyka jest przypuszczalnie najbardziej podatna na analizę opartą na big data, gdyż zarówno jej dane wejściowe, jak i wyjściowe nadają się do dokładnego matematycznego przedstawienia. Dane wejściowe to matematyczne wzory fal dźwiękowych, wyjściowe, elektrochemiczne wzory burz neuronów. W ciągu paru dekad algorytm, który prześledzi miliony muzycznych doznań, może się nauczyć przewidywać, w jaki sposób konkretne dane wejściowe generują konkretne dane wyjściowe. Załóżmy, że jesteś właśnie po burzliwej kłótni z chłopakiem. Algorytm odpowiedzialny za Twój zestaw muzyczny natychmiast rozpozna Twoje rozgorączkowanie i opierając się na tym, co o Tobie wie, oraz na ogólnej znajomości ludzkiej psychiki, wybierze odpowiednie kawałki, w których odnajdziesz swój ból i smutek. Te konkretne utwory niekoniecznie sprawdziłyby się u innych, ale do Ciebie, do Twojego typu osobowości, pasują idealnie. Kolejnymi takimi informacjami, które mnie osobiście bardzo zdziwiły, pomimo tego, że jestem zapalonym historykiem i bardzo lubię historię, to. Na przykład zakres informacji, jakie Harari zdobył dotyczących innych systemów i innych kręgów kulturowych, niż powiedzielibyśmy nasz europejski czy ogólnie zachodni. I taką informacją, którą on podaje, która jest dla mnie ogromną ciekawostką i której aż zdjęcie zrobiłem, żeby sobie to utrwalić w telefonie, jest informacja na temat cesarza Asioki, który rządził Indiami w III wieku przed naszą erą. Cesarz ten w 250 roku wydał cesarski edykt tolerancyjny, w którym czytamy taki fragment. Każdy, kto darzy zbytnim szacunkiem własną religię z powodu nadmiernego oddania, a gani inne, myśląc: Ja będę wysławiał własną religię, wyrządza w ten sposób jedynie szkodę własnemu wyznaniu. Dlatego kontakt między religiami jest dobry. Należy słuchać doktryn przez niewyznawanych i je szanować ulubieniec bogów, król, który każdego traktuje z sympatią, pragnie by wszyscy dobrze znali dobre doktryny innych religii. Przyznam, że to naprawdę odwróciło sposób, w jaki ja myślałem o tolerancji religijnej, bo wydawało mi się, że to dopiero czasy starożytnego Rzymu, kiedy cesarze przyjmowali chrześcijaństwo i tolerowali też w swoim państwie inne religie, że dopiero wtedy funkcjonowały pierwsze systemy, w których dopuszczano inne religie niż powszechnie panująca w kraju, a tutaj znalazłem właśnie bardzo ciekawą informacja o tym, że robiono tak już na przykład przed naszą erą. Książka też ma fragment dotyczący wyrażenia filioque, czyli to w zasadzie jedno słowo, które spowodowało, że Kościół katolicki podzielił się na Kościół wschodni i zachodni. W czasie zaboru doszło do dyskusji, gdzie miano ustalić ostateczny kształt wyznania wiary, jaki będzie wygłaszany w czasie mszy świętej. Stronnicy zachodni twierdzili, że powinno się tam znajdować wrażenie filiokwy, czyli ojca i syna, że pochodzi od ojca i syna. Natomiast ci ze wschodu twierdzili, że tego wrażenia tam być nie powinno i to filiochwę nie znajduje się we wschodnim wyznaniu wiary. Różnica ta zachowała się na kolejne setki lat. Ważnym wątkiem poruszanym przez autora jest także fakt zagrożenia demokracji liberalnej. Przyzwyczailiśmy się bardzo do tego słynnego powiedzenia i zdania, że demokracja nie jest systemem idealnym, ale jest najlepszym, jaki do tej pory wymyśliliśmy. Chyba Churchill to powiedział. Właśnie Harari obserwując najnowszą historię i to, co się dzieje w wielu krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, wysnuwa takie podejrzenie, że to, w co wierzyliśmy, czyli że to, że demokracja jest najwyższym dobrem które możemy osiągnąć jako państwo, jest silnie zagrożone. To znaczy, że może się okazać, że jednak demokracja nie satysfakcjonuje ludzi w takim stopniu, jakim na początku wydawało się, że będzie, i może nastąpić powrót do wcześniejszych systemów. Może także oczywiście zdarzyć się coś takiego, że ktoś wymyśli jakiś nowy system, ale jak na razie tendencje, jakie zaobserwowano w krajach europejskich. I wszędzie na świecie, jednak pokazują powrót do starych ładów, co można zaobserwować w takich krajach jak Węgry, a nawet Polska. I właśnie nasz kraj, także autor wspomina w swojej książce. Najczęściej Polska jest przywoływana, gdy jest temat dotyczący zagrożenia demokracji liberalnej. I chciałam właśnie tutaj przytoczyć taki fragment o liberalnym feniksie. Opowieść liberalną nie pierwszy raz dotyka kryzys zaufania. Już od momentu, gdy zaczęła wywierać wpływ w skali globalnej, czyli od drugiej połowy XIX wieku, narracja ta przyjmowała cios za ciosem. Pierwsza era globalizacji i liberalizacji zakończyła się rzedzią w czasie I wojny światowej, kiedy polityka imperializmu ukróciła globalny marsz postępu. Po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie okazało się, że wielkie mocarstwa dużo bardziej wierzą w imperializm niż w liberalizm. Więc zamiast jednoczyć świat dzięki swobodnej i pokojowej wymianie handlowej, skupiły się na tym, by siłą zdobyć dla siebie jak największy kawałek planety. Mimo to liberalizm przetrwał trudne chwile i wyszedł z tej zawieruchy silniejszy niż przedtem, obiecując, że była to wojna, która zakończy wszelkie wojny. Tamta bezprzykładna masakra nauczyła podobno ludzkość, jak straszną cenę płaci się za imperializm. Dzięki czemu po I wojnie światowej nasz gatunek w końcu był gotów stworzyć nowy porządek świata oparty na zasadach wolności i pokoju. Potem nastał czas Hitlera. Bardzo dużo poświęca Harry'ego miejsca na opowieść o liberalizmie i o tym, dlaczego w pewnym okresie on się sprawdzał, a dlaczego już powoli jego siła się zmniejsza i ludzie poszukują nowych rozwiązań. I to jest takie wyzwanie, chyba dla nas i dla przyszłych pokoleń. Czy jest możliwy jakiś system, który mógłby zastąpić demokrację liberalną i który byłby równie dobrze albo nawet lepiej oceniany? Ciekawe, czy komuś to się w ogóle uda i w takim razie, czy będziemy równie zażarcie, wprowadzać to i bronić tego systemu, tak jak teraz na przykład Stany Zjednoczone i NATO starają się bronić demokracji i w zasadzie wszędzie gdzie jakkolwiek ingerują, twierdzą, że robią to w celu obrony demokracji. Kończąc, możemy zacząć się zastanawiać nad tym, co dla ciebie, co dla nas było najciekawsze w całej tej książce i czy wyniosłaś z niej jakieś lekcje dla siebie. Oprócz tego, że musisz się martwić o swoją przyszłość i zawód. Ta książka naprawdę wyzwala tak wiele refleksji, że ciężko je tutaj wszystkie wymienić. Ogromne wrażenie na pewno wywarło na mnie to, że Harari jest takim człowiekiem renesansu, że zarówno orientuje się w historii, jak i w najnowszych odkryciach naukowych. I to w zasadzie w każdej dziedzinie, czyli potrafi zarówno napisać o sztucznej inteligencji, jak i o odkryciach medycznych, i to w całkiem taki konkretny sposób, taki, który jednocześnie jest zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, ale który absolutnie nie ujmuje merytorycznie w żaden sposób tym tematom, które on porusza. Jak ktoś chce poszerzyć swoją, Wiedzę o współczesnym świecie, w zasadzie w każdym temacie, i chcę posiąść perspektywę Har Harariego na temat tego, co stanowi największe zagrożenie na kolejne stulecie, to naprawdę tą książkę należy przeczytać. Tak. To, co musimy oddać autorowi, to na pewno fakt, że książka jest napisana w bardzo przystępnym języku. I choć jest tam sporo informacji dotyczących badań, eksperymentów, jakichś artykułów naukowych, to wszystko to jest tłumaczone takim językiem naprawdę prostym, codziennym, przystępnym, i bardzo łatwo się to czyta. To, o czym my tutaj mówimy, to w zasadzie tylko taki ułamek, naprawdę promil tego i tych wszystkich informacji, które książka zawiera. Wejdzie tam no, naprawdę nie wyczerpaliśmy chyba nawet dwóch procent. Tak, tylko tego. poskrobaliśmy po powierzchni. <noise> Dokładnie tak. Poskrobaliśmy po powierzchni, to jest dobre. Mi się określenie. wydaje, że ten podcast będzie długi i tu się możecie zastanawiać, że omawiamy strasznie dużo problemów i poruszamy wiele dyskusji, ale ta, ta książka tak działa. Jak się ją przeczyta, to możecie na jej temat rozmawiać ze znajomymi przez godziny i przez wiele imprez. Jeżeli ja miałbym z kolei sam sobie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co zostało mi w głowie po przeczytaniu tej książki i co książka we mnie zmieniła, to na pewno moje podejście do patriotyzmu. O ile wcześniej trudno było mi zrozumieć postawę osób, które nie wykazywały się patriotyzmem, i w odpowiedzi na pytanie, czy gdybyś musiał walczyć o swój kraj, mówiły, żeby, mówiły że nie w żadnym wypadku, że pakuje się i wyjeżdżam. I nie potrafiłem takich ludzi zrozumieć. O tyle teraz taka postawa jest mi dużo bliższa, kiedy zrozumiałem i uświadomiłem sobie dzięki tej książce, że w zasadzie to, co my przyjmujemy jako państwo, jako naród, jest y, jakimś tworem, który w sumie nie trwał wiecznie i wiecznie trwał nie będzie. W zasadzie nie ma krajów, które przetrwałyby kilka tysięcy lat. Y, Okej, okay, były faktycznie, Egipt przetrwał bardzo długo, czy Chiny, Cesarstwo Chińskie ale faktycznie właśnie one nie trwały wiecznie to się zawsze y, zmieniało i my w Polsce w sumie też mamy z tym duży problem bo w zasadzie o ile teraz możemy mówić że śląsk y, czy niektóre tereny nad morzem y, pomorze zachodnie są polskie i żyją tam Polacy o tyle jeszcze kilkadziesiąt a kilkaset to już na pewno lat temu tereny te należały do całkiem innych krajów y, i w zasadzie i przypadek, i jakaś tam decyzja polityczna spowodowały, że aktualnie na początku XXI wieku ludzie, którzy tam żyją są akurat Polakami, a nie Prusakami, Niemcami, Austriakami, czy nawet Ślązakami, którzy mogliby mieć swoje, swoje państwo. Więc jakby zauważyłem, że temat patriotyzmu jest bardzo skomplikowany, bardzo rozgałęziony i czasami zbyt łatwo i zbyt pochopnie przystępujemy do niektórych do niektórych ocen i zachowań. No i tutaj też oczywiście pojawił się od razu też wątek tej cienkiej granicy między patriotyzmem a nacjonalizmem, który bardzo dobrze tłumaczy autor. Więc polecam też to lekcję dotyczącą właśnie patriotyzmu. I z tymi myślami was pozostawiamy. Jeżeli już czytaliście tę książkę, to dajcie znać, co o niej myślicie. A jeżeli dopiero szykujecie się do tego, żeby ją przeczytać, i być może was do tego zachęciliśmy, to też się tym z nami podzielcie. Czekamy na wasze recenzje, Wasze pytania, wątpliwości. Możecie nam sugerować kolejne tytuły książek, które powinniśmy przeczytać i o których chcielibyście posłuchać. Mamy nadzieję, że zeszczepiliśmy Was choć ziarenko ciekawości i że sięgniecie po kolejną książkę. Dzięki nam. Tak, kończymy dzisiejszy odcinek i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.